Blisko 60 minut to była naprawdę walka niemal wręcz z ekipą Gwarka. No, myślę, że z Gwarkiem jak co roku te mecze są naprawdę takie intensywne, bardzo agresywne, ale całe szczęście wygraliśmy i to się najbardziej liczy. 3 punkty zostają tutaj u nas w domu. To dopiero drugie wasze zwycięstwo z ekipą z Tarnowskich Gór w lidze. No, jak tutaj trener już pokazał te wszystkie pasy, czy to z Pniówkiem Pawłowice i tutaj z Tarnowskimi Górami, się przełamujemy cały czas i wygrywamy kolejne mecze. Tomasz Nowak, dobre dośrodkowanie, jest strzał, ależ bramka! I Świderski, nie udało się z bliska, to udało się z dalszej odległości. Kapitalnie złożył się do tego uderzenia napastnik rekordu, 11 gol w sezonie. Tak, ja myślę, że polecamy stację Eurogol. Myślę, że w jutrzejszym wydaniu jak najbardziej można na czołówkę tą bramkę zaprezentować. Jest ta piłka dośrodkowana, groźne dośrodkowanie, walczyli tam zawodnicy Gwarka i mamy rzut karny po tej interwencji Żertki, który, no tak mi się wydawało, że trafił w twarz. Jeszcze żółta kartka dla bramkarza. Będzieszak czy Żertka, Kacper, Będzieszak, 1-1. A więc tak jak mówiliśmy, te stałe fragmenty gry mogą być szansą dla zespołu dzisiejszych gości. Po takim golu jak ten na 1-0 zwykło się tutaj mówić przy Startowej 13, iż takie gole to tylko na Stadio Startowa. No bardzo mi miło. Nie, no cieszy bramka, fajnej urody uważam. Wytrenowane, w końcu wpadło, także idealnie. A mogło być ich dzisiaj więcej. To prawda, z tym się zgodzę. Szkoda, aczkolwiek wiadomo, cieszmy się tym, co jest, ale no, na pewno szkoda tej, bo miałem sytuację na 3. Był w sumie drugi hat-trick przy Startowej. Było jeszcze, no byłoby tych bramek więcej, gdyby nie tu jakiś spalony, tu jakaś decyzja sędziowska. Parę takich bramek już w tej rundzie zabrano Danielowi Świderskiemu. No to prawda, ale mówię, najważniejsze jest to, że wygrywamy, konsekwentnie robimy to, co sobie zakładamy przed meczami i mówię, z tego trzeba się cieszyć. Oby tak do końca. I nie ukrywajmy, przez blisko 60 minut były dzisiaj ciężary w konfrontacji z Gwarkiem. No to prawda, zgodzę się z tym, ciężko się grało, zwłaszcza w pierwszej połowie. Już końcówka pierwszej połowy wyglądała zdecydowanie lepiej. Tak chcieliśmy zagrać w drugiej połówce i tak zagraliśmy, no, co jest konsekwencją tego, że wygrywamy kolejny mecz u siebie i mamy lidera. No właśnie, a propos. Jest jakiś plan punktowy na 2 ostatnie mecze tej jesieni w Polkowicach i we Wrocławiu? Znaczy nie wiem, jaki oni mają plan. My na pewno mamy plan taki, że mamy zdobyć 6 punktów. Do każdego meczu podchodzimy tak, żeby grać o 3 punkty. Na pewno nie gramy o remis, tym bardziej o porażkę. Także skoncentrujemy się na pewno na tych 2 meczach, bo to będzie bardzo ważny moment w kontekście całego sezonu. Dziękuję serdecznie i gratuluję wygranej. Dziękuję z Gwarkiem. Bardzo. Dziękuję. I teraz Kareta rozsądnie, bardzo przytomnie w kierunku Nowaka. Wyroba ma miejsce, by uderzyć. Uderza Wyroba! I mamy bramkę 2-1 dla rekordu. Ależ to dokręcił, ależ to dopieścił. I na prowadzeniu są gospodarze. No cóż, to będzie drugie trafienie w statystykach Eurogolu, myślę. Znakomita bramka, naprawdę. No, przymierzył, jak mówią, perfekcyjnie. Po tym, jak odbudują sobie ustawienie w defensywie graczek Gwarka Tarnowskie Góry, będziemy grali z rzutu wolnego. Piłka do Świderskiego. Świderski! Tak, tak, to jest jego runda, to jest jego sezon i to jest jego drugi gol w tym dzisiejszym spotkaniu. No tak, potwierdza się zasada. No musisz pilnować Świderskiego w tym sezonie, bo to się skończy bramką dla przeciwników i ta sytuacja tego jest dobitnym przykładem. Nowak, krótkie zagranie, Waluś, jeszcze zobaczył lepiej ustawionego partnera, musi takie coś kończyć uderzeniem, zawodnik rekordu. Szansa to wszystko zakończyć strzałem Nicolas Wróblewski, on bardzo dzisiaj chce, widać, że zależy mu, żeby tutaj przypomnieć o sobie w Bielsku Białej. Jeszcze raz Lazar, Bąk, lewa noga, Bąk i musi interweniować Żertka. Na treningach też wpadają takie brameczki jak ta z 50 minuty? Szczerze, żeby nie oszukać, raczej nie. Całe szczęście, że na meczu się udało, także oby tak dalej. W drugiej linii było dużo pracy dzisiaj? Myślę, że bardzo dużo. Naprawdę drużyna z Gwarka pokazała się bardzo dobrze. Grali bardzo fajnie w piłkę, wychodzili, nie grali jakichś długich piłek, próbowali rozgrywać piłkę od bramki. No, całe szczęście, my się dobrze temu przeciwstawiliśmy i tak jak powiedziałem, zostają 3 punkty tutaj u nas w domu.
Przed wami listopadowy finisz, dwie eskapady na Dolny Śląsk. Paliwo w baku jeszcze jest? No musi być. No, czy to Śląsk, czy to Polkowice, tak naprawdę nie ma to dla nas żadnej różnicy. Na pewno to będą jakieś takie ważne mecze pod względem tabeli, ale przygotowujemy się do nich, do każdego kolejnego meczu i liczymy, że z kompletem punktów zakończymy tą rundę.